Drużyna Piasta pojechała do Warszawy nie przegrać meczu i cel swój osiągnęła. Po bramkach Piotra Malarczyka i Jakuba Świerczoka Gliwiczanie zremisowali z Legią 2-2. Mecz lepiej zaczął się dla gospodarzy, którzy już w 13 minucie za sprawą Bartosza Kapustki objęli prowadzenie i, jak przyznał Piotr Malarczyk, zasłużenie. Bardziej wynikało z mocnego początku Legii. My nie mogliśmy sobie do końca poradzić z ich sposobem gry, nie do końca jakby robiliśmy to, co sobie zakładaliśmy przed meczem, i dlatego ten zły początek i ogólnie mecz nie był do końca tak, jakbyśmy chcieli, żeby on wyglądał. Szybko stracona bramka zazwyczaj ustawia mecz i deprymuje. Gliwiczanie jednak wytrzymali presję i jeszcze przed przerwą wyrównali. Z rzutu rożnego dośrodkowywał Gerard Badyja, a to podanie strzałem głową na wyrównującego gola zamienił Piotr Malarczyk, który tak skomentował tę akcję. Fajnie się uderzyło, super piłka od Badiu i to też dało nam taki, moim zdaniem, impuls taki, że jakby trochę więcej wiary w to, co dzisiaj robiliśmy, bo naprawdę no, ciężki mecz, nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu, tym bardziej szanujemy ten punkt. Po zmianie stron Legia ponownie objęła prowadzenie, tym razem za sprawą Tomasza Pekarta, który wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką Jakuba Czerwińskiego. Przynajmniej tak to ocenił arbiter. Ale w 79 minucie Jakub Świerczok ładnym strzałem wyrównał, a że wynik się już nie zmienił, to Piast wracał z Warszawy z jednym punktem. Szanujemy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu. I no zresztą też w Warszawie no Legia ma swoją jakość, ma naprawdę dobrych zawodników. No i dzisiaj z przebiegu meczu przeważała, tak, ale no mówię, no my byliśmy dzisiaj, można powiedzieć, do bólu skuteczni. Już w środę Gliwiczanie rozegrają kolejne spotkanie, tym razem będzie to zaległy mecz 1/16 Pucharu Polski. Niebiesko-czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Stalą Mielec. Początek spotkania godzina 17:40.